Witajcie! Dzisiejszy odcinek zaczniemy od zaprowadzenia do mojego kolegi jego 60. Tak, takie rzeczy na weekendzie mają prawo się zdarzyć. Mieliśmy wczoraj małe posiedzenie, ale mówiąc tak najbardziej poprawnie, politycznie, po prostu deszcz wymusił to, żeby ona u mnie tutaj została, kurde, na noc. Tak, każda 60 warta jest uwagi, to mówię, nagram ją trochę do odcinka, kolega nie miał nic przeciwko, bo nawet taka jest po prostu bardzo ładna. Co tu się stanęło? Dobra, starczy tych żartów. Palimy, jedziemy. A, jeszcze zobaczymy woda, czy jest. Bo coś trochę wody wypluwa, jak jedzie. Może jest uszczelka pod głowicą trochę walnięta. Ale pokażę wam, tu jest fajny patent. Pompa jest nie w pełni sprawna. To żeby tutaj nie wypluwał tym nadmiarem, to jest wężyk. I z powrotem jest powrót do baku. Wiedzieliście, że zakrętka idealnie pasuje od słoika do baku? Trzeba tylko sprawdzić, na ile ta zakrętka jest. Na 4. To jest życie. No dobra, palimy. Jak złoto chodzi. Kurde, nawet ręczny ma! Bajka. Ale i tak podłoże kamienia. Nie no, tak to na pierwszy rzut oka to elegancko chodzi. Kto by pomyślał, że tam wodę wyrzuca czy coś. Dopiero tam będzie przy niej coś robione, bo nie ma jej od dawna, kumpel. Dobra, rower muszę wrzucić. Bo na pieszo nie będę wracał. Jarek, świateł nie rozbij. W rowerze czy w ciągniku? I tu, i tu. No ta. Jeszcze zabezpieczenie izolacją. I to będzie na tyle. Dobra, bo szkoda izolacji. Do góry nie poleci. Co byście jeszcze chcieli zobaczyć w tej 60? Hamulce czy manie? Nie będę kombinował, bo jeszcze coś zepsuję. Będę musiał naprawić. Już swojej zrobiłem, starczy. No ale jednak ręczny fajna sprawa, bo traktor nie ucieka do tyłu, nie trzeba za każdym razem gasić na biegu. Palimy. Który rok? 82. Teraz na rowerze.
wracamy, bo trzeba robić. Wymieniłem w zgrabiarce prawie wszystkie druty, które były pourywane. Także jest jak nówka maszyna. Dziadostwo. No i starym Ursusem przewróciłem też pierwszy raz siano. Dobrze, że za dużo nie skosiłem, bo powiem wam, kurde, deszcza są. W sumie to dwa razy nim przewracałem i powiem wam, nic się woda nie gotuje, temperaturę trzyma na 80 stopniach, także chodzi jak złoto. Powiem wam, dobrze i tak, że nie wykosiłem tych łąk za dużo, można powiedzieć, że tylko trochę, bo ta pogoda nie jest jeszcze za ciekawa. No, ale to też było tak, że się śpieszyłem z tym koszeniem, bo miałem już piosenkę gotową i potrzebowałem teledysku. A wiem, że już w niektórych rejonach Polski już dawno łąki są skoszone, już zebrane, więc chciałem, żeby piosenka była aktualna. Teraz w głowie tylko siano mam już. A nie chciałem wpuszczać jej bez obrazu. Albo tak przejechać. Wiecie, jak to jest. Ale jak dobrze pójdzie, to jutro już tutaj to zbiorę. I teraz dopiero w tym tygodniu, który przyjdzie, który zaraz będzie, będę kosił większość siana, łąk. A do tej to nawet nie wiem, czy mi się prasę uda załatwić, bo tu jest za mało, żeby fatygować prasę, żeby jeszcze tutaj ktoś miał wykoszone i przy okazji jakby była, to tak, ale nawet nie śmiałbym, żeby ktoś specjalnie dopinał, żeby jechać do Jarka, sprasować. Nie wiem, ile tu jest pół hektara, nie ma. Przy okazji tak, ale specjalnie nie, więc luzem się pewnie weźmie. Jarek, luzem na wóz, na esioka. Ach, na wóz to nie wejdzie chyba. Najwyżej przyczepę podpiąć pod esioka. No nic, nie będę was tutaj męczył grabieniem ręcznym. Kurde, pożegnamy się. Może następny odcinek będzie bardziej zmechanizowany pod względem ciągników. Także cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!